Witajcie lwy. Już patrzymy, jak energetycznie wam się będzie układał ten listopad. Ops. Karty lecą. To znaczy, że będzie intensywnie. Lwy. Zaczynamy od sfery emocjonalnej, uczuciowej, związki. No i cóż wam mogę powiedzieć w tym pierwszym tygodniu? Za dużo tutaj mi się nie dzieje. Ewentualnie w trzecim tygodniu pojawia się jakiś fajny facet, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o panie. I to jest taki bardzo uziemiony facet w tej postaci króla monet. To może być na przykład ktoś z pracy, to może być jakaś osoba właśnie ze środowiska pracy, ale to również jest facet, który bardzo twardo stąpa po ziemi. On jest bardzo konkretny, także tutaj warto czekać, mam wrażenie, to siódemka monet też mi o tym mówi, warto czekać na to, aby właśnie w tym trzecim tygodniu pojawił się ktoś, kto jest warty waszej uwagi. I poprzez tą trójkę monet karty mówią o tym, że warto też postarać się, warto stworzyć coś z tym człowiekiem. To jest też ten czas, kiedy Wenus wychodzi z tego ruchu wstecznego od 16 listopada. Także tutaj dosłownie jest zielone światło właściwie dla osób, które poszukują partnera, na to, aby móc poważniej albo takim bardziej poważnym spojrzeniem obdarzyć jakąś osobę, która właśnie się pojawi w tym trzecim tygodniu listopada. Co natomiast, jeżeli chodzi o osoby w związkach, ja mam tutaj pokazane, że doświadczycie, mam wrażenie, może nie jakiejś tam takiej dosyć mocnej wymiany zdań, ale będziecie zmuszeni trwać przy swoim zdaniu. I dosyć tutaj mam pokazaną taką sytuację, w której jesteście dosyć mocni w tym. Czy to jest dobre? Mam wrażenie, że tak, bo i mam tutaj docenienie albo was, albo tej drugiej osoby i twórcze działanie potem pod koniec tego miesiąca. Także tutaj trwajcie przy waszym zdaniu. Mam wrażenie, że ono jest dobre, jest mądre, bo mi o tym mówi właśnie ten król monet. Czy w tym miesiącu będą jakieś takie większe porywy serca? Nie, ale to nie jest niestety nie. To jest stety, bo bardzo fajne mam pozytywne karty. Tutaj tylko zwróciłam tak delikatnie waszą uwagę na niektóre aspekty. Czasami też warto się uziemić, warto zejść na ziemię. Warto popatrzeć na to, co się dzieje wokół was, a nie czekać na coś, a nie być związanym z jakimiś sprawami, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Także tutaj są bardzo fajne energie pokazane. Co natomiast, jeżeli chodzi o pracę i o finanse? Na pewno mi się pokazał jakiś wyjazd. Wyjazd, który może być związany z jakimś doszkalaniem. Dobra atmosfera w pracy, taka wręcz rodzinna. No i kolejny wyjazd. To może być jakaś delegacja, to może być wysłanie na jakąś delegację, albo tutaj dowiadujecie się o tym, czy cieszycie się wręcz z tego, dzielicie się tą wiadomością z rodziną i tutaj mam już fizycznie, wsiadacie w ten pociąg, albo w samochód, albo w samolot nawet dla niektórych i wyjeżdżacie. Także tutaj taka historia. Osoby, które poszukują pracy,
mam dla Was kilka wskazówek. W pierwszym tygodniu zwróćcie uwagę na CV, które spływają na portale, na strony internetowe ze świata, dosłownie. Bo tam może być oferta, która będzie z Wami rezonowała. Jeżeli nie boicie się zostawić wszystkiego i wyjechać, no to rzeczywiście w tym pierwszym tygodniu rozglądajcie się. Ten zasięg sobie kliknijcie na większy. W trzecim tygodniu może pojawić się sytuacja, w której pomoże Wam ktoś z rodziny. Tak więc tutaj możecie dostać może jakiś telefon z jakąś propozycją, albo ktoś widział jakieś ogłoszenie i stwierdził, że Wy moglibyście się tam nadać na to stanowisko. No i mam jakiś wyjazd tutaj. Być może to ciągnie się właśnie od tego pierwszego tygodnia, kiedy Wy postawicie wszystko na jedną kartę dosłownie i ten cały proces trwa trzy tygodnie i w czwartym mam wyjazd. Także takie rady dla osób, które właśnie poszukują pracy. Bardzo pozytywne karty. Trochę mi się czerwono tutaj zrobiło, także tutaj dbajcie w tym miesiącu o siebie, żeby nie nabawić jakiegoś zapalenia. Też szczególnie w tym trzecim tygodniu ten as buław mi się, jeżeli miałabym się do czegoś przyczepić oczywiście, bo tak to nie widzę tutaj nic takiego, co mogłoby Wam zaszkodzić. Ewentualnie w tej siódemce kielichów po prostu nawadniajcie swój organizm, tak żeby niczego Wam nie zabrakło. Też pomyślcie może o jakiejś suplementacji. No i karta gwiazdy. Jesteście pod dobrą ochroną. Jesteście tak jakby w tej energetyce pokazani. Także to są tylko takie niuanse, na które zwróciłam Waszą uwagę. Ogólna energetyka, karta wieży. Ale no cóż, no ja mam wrażenie, że ta karta pokazuje jakieś takie ważne decyzje związane z tymi finansami, bo i mi się tutaj pokazał świat i Rydwan. Przy tak fajnych kartach, przy tak dobrym rozkładzie nie widzę nic niepokojącego w tej karcie wieży. Może to być jakaś gwałtowna zmiana w waszej codzienności na przykład. To, że gdzieś mieszkaliście w jednym miejscu i przeprowadzacie się nagle do innego. Także to może być po prostu jakaś gwałtowna zmiana. Też, jeżeli dosłownie miałabym odczytać przesłanie z tej karty, to zwróćcie uwagę w tym miesiącu na elektryczność w waszym domu. Na sprawy właśnie związane z elektrycznością. Może też, jeżeli chodzi o samochód, pomyślcie o nowym akumulatorze. To jest po prostu niesamowite. No ale, no tak, no. Wieża przy Rydwanie to jest akumulator dla mnie. Ogólna, jeszcze z tyłu talii mamy królową buław. To jest taka charyzma. Takie hop do przodu, powiedziałabym, ale takie bardzo pozytywne. Też zwracam Waszą uwagę na jakieś tam plotki, które mogą dochodzić do Was w tym miesiącu, żeby jakby nie bawić się. Macie większe dosłownie sprawy na głowie, ale związane z rozwojem, związane z inwestycją w siebie, także tutaj takie dla Was mam rady. Pamiętajcie o tej gwieździe, bardzo ładne karty na wyjściu, także myślę, że to wszystko będzie, rozwiąże się dla Was pozytywnie w tym miesiącu. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do następnego filmiku, albo może usłyszymy się w innych filmikach w kartach dnia, albo w tarocie na miłość. Trzymajcie się, pa, pa.